Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Marszałkiewicz i The Catch, powiedzmy po oficjalnej ceremonii Warzawa, ze mną trener Robert Złotkowski, witam serdecznie. Dzień dobry. No paru asów jest z WCA, Shocker Team 5, WCA 4, trener z iloma wejdzie do narożnika? Z dwoma wejdę do narożnika. No i wraca, tak jest, dokładnie, potężny Daniel Omilańczuk, jeden z najprzystojniejszych zawodników, jeżeli najprzystojniejszy na tym świecie, już w ogóle bez podziału na wszystkie kategorie, ale nie wiem, czy trener to zauważył, ja widziałem Daniela zestresowanego. Nie, ja tego nie widziałem. Słuchajcie, no zawsze zmiana federacji to jakiś tam mały stresik może ze sobą nieść, chociaż on się tu w Polsce czuje jak w domu. To jest jego dom, ale mówię tu bardziej o KSW, mi chodzi o to, że był tu już KSW. Ile? 13 lat temu. 13 lat temu i powrócił, także jak w domku. No, no to jest ciekawa historia, bo ostatnia jego walka była wtedy, kiedy walczył Mariusz Pudzianowski. Mariusz Pudzianowski nadal walczy, 45 lat, walka legend, Daniel wraca po 13 latach. No i teraz pytanie nie o Mariusza i o Michała, tylko o to, czy Daniel jest jeszcze w stanie to namieszać, bo fani tylko na to liczą. Oni jakby w nim widzą to o tego człowieka, który zdejmie fila z tronu. No, wszyscy na to liczymy, także, że Daniel jest w dobrej formie. Zmiana organizacji, odeszliśmy za to, fajnie, że został zatrudniony przez KSW i chyba wszyscy liczą na to, że Daniel jest nieobliczalny w tym ringu i zawsze wiadomo, że jak jest Daniel, to są grzmoty i mam nadzieję, że będzie tak samo tym razem. Nie wybiegam tak daleko myślami o walce z Filem, ale skupiam się na tej walce, która będzie nas odbędzie się jutro i tu chcemy jak najlepiej wypaść. Michał Kita prawdopodobnie pokazał wszystkim, co zrobić, a czego nie robić na pewno z Praselem. Daniel też o tym powiedział. Daniel mówi, prawdopodobnie decyzja, ciężka walka, nie wypompować się, zarządzać dobrze energią, czy faktycznie to jest klucz do sukcesu i za wszelką cenę unikanie tego parteru. Wiadomo, że walczy się tak, jak przeciwnik pozwoli, także no będziemy robić swoje. Jesteśmy przygotowani na 3 rundy. Wiadomo, jeśli wpadniemy w parter, Daniel też sobie radzi w tym parterze, także to nie jest na tej zasadzie, że jest bezradny, tak? Tylko wiadomo, że jak Daniel dociska swoich parterów, to jednak to jest duży kawał mięcha, klocek, także, który potrafi dobrze namieszać w tym parterze, ale jasne, jesteśmy gotowi na wszystko, będziemy starać się nie wpaść po prostu, robić swoje. Mimo tych, no w sierpniu 40 lat skończy Daniel, ale mimo tego on cały czas pracuje nad swoim ciałem, słynne oczyszczanie jelit, o którym Daniel mówi wszędzie, przynajmniej wobec. Ale 7 kilo podobno zeszło, czuje się lepiej, a czy pracuje lepiej, czy widać tą poprawę i motywację przy zmianie organizacji? No bo ja widziałem pewną taką niestagnację motywacyjną, zawsze jak rozmawialiśmy na gorąco po ogłoszeniu rywala, nie oglądam rywali, wchodzę, lubię, będę się bił, nie ma game planu, robię swoje itd., itd., a tutaj widzę tak, Daniel, oglądał walki rywala, co się nie zdarzało, ja zauważyłem lekki stresik na ważeniu, jest ta zmiana, widać, że jemu zależy, ale chyba dlatego, że fani tak mocno w niego wierzą, czy trener na sali widzi coś więcej, coś mniej, czy to samo wszystko? Nie no, wszyscy wierzymy w Daniela, za każdym razem, no, chcemy, żeby dawał jak najlepsze walki, wiadomo, wszyscy pracujemy na ten sukces Daniela, żeby walczył jak najlepiej, trener od motoryki, który go przygotowuje w każdej płaszczyźnie, żeby był Daniel coraz bardziej sprawny i silniejszy, trener od zapasów, ja w tej stójce staram się wykrzesać z niego dociągać, żeby te rączki gdzieś tam nie opadały, starać się to wszystko, spinamy to wszystko do kupy, żeby Daniel był najlepszym Danielem w tej walce, jakiego zobaczymy. Rafał Kijańczuk, z nim rozmawiałem, Iwan mówi prawdopodobnie to samo i takie wrażenie, że albo on, albo jego, że ta walka jest 50-50 z racji tego, że oni lubią stójkę, nie szukają tego parteru, lubią się bić, lubią wymieniać te ciosy, kończą te walki przez nokauty, czy faktycznie to jest jedyna opcja, aby ten pojedynek wyglądał, czy Rafał, jeżeli poczuje, a nawet nie poczuje zagrożenia, to będzie szukał i sprawdzał to, co potrafi Erslan w parterze, no bo to Narkun pokazał, że no, braki są. Tak naprawdę, słuchajcie, no ciężko jest powiedzieć, jak potoczy się walka. Każdy ma z nas plan na walkę, dopóki nie otrzymamy pierwszego ciosu i wiadomo, i ten plan trzeba będzie szybko zmieniać i korygować. Od tego jest narożnik. Ale wiadomo, zarówno jeden pan, jak i drugi uwielbiają mocne grzboty, mają mocne pięści, mają dynamizm w tych rękach, także myślę, że zarówno jeden, jak i drugi nie będzie chciał pozostawić decyzji sędziom, tylko będą po prostu mocno wymieniać uprzejmości. No wiadomo jest to, że trzeba było obejrzeć walki Erslana, zobaczyć jak on się porusza, jakich akcji używa, czy są jakieś specjalne myki, których chcecie użyć na Erslanie, czy wystarczy, że Rafał narzuci swój styl i będzie robił swoje? Wiadomo, że Erslan troszeczkę nie kopie, Rafał ma jednak mocne te kopięcia, mamy jakiś tam swój game plan, który będziemy starać się zrealizować, ale tak jak mówię, no każdy ma przygotowany plan na walkę, a walczymy tak, jak przeciwnik tam pozwoli. Na bieżąco będziemy realizować.
zmieniać te, ewentualnie ten plan. Słuchajcie, to będzie naprawdę mocna walka. Każdy mówi, że 50 na 50. No staram, myślę, że Rafał wyjdzie z niej zwycięsko. Naprawdę wierzę w jego całym sercu. Tak samo jak i w Daniela. Powiedział trener o kopnięciach, no to dwa słowa na koniec o kopnięciach Janka Błachowicza. Jest sukces, jest zwycięstwo. Znów się pojawiają ci, którzy, to nie tą nogę okopywał, to była kontuzja, to nie było spowodowane tymi kopnięciami. No to trochę ujmuję, a niepotrzebnie, bo to nie, jak ktoś troszeczkę więcej na tym MMA się zna, ale wkurza. Mnie jako fana wkurzało, czy trenera też to irytuje, że ktoś takie rzeczy wyrzuca. Podczas gdy no to nie do końca jest prawda, bo wcale nie jest prawda. Z tego co mi się wydaje, to zwycięzców się nie rozlicza. Lepiej brzydko wygrać niż ładnie przegrać. Także wygraliśmy i to jest dla nas najważniejsze. Cieszymy się z tego zwycięstwa. Teraz dajemy czas na odpoczynek Jankowi i przygotowujemy się dalej. To w takim razie dwa słowa o gameplanie. Jaki był gameplan na tym pojedynku? Czy faktycznie tak to miało wszystko wyglądać? Blokować te kopnięcia, okopywać tą nogę i tak i doprowadzić do tego, aby on już nie mógł wyjść do kolejnej rundy? Sam sobie odpowiedziałeś, blokować, okopywać, na pewno okopywać łydkę, żeby nie był mobilny, uważać, trzymać wysoko ręce, wchodzić gdzieś tam tymi rękoma i jedna z kombinacji idealnie wchodziła, czyli prawy, lewy, dół. Także no, to wszystko no, gdzieś tam było realizowane. Ta druga runda, wiadomo, przeleżana, ale trzecia równie dobra, także wszystko szkoda, jasne, jako sportowiec. Żal mi po prostu, że tak się skończyła ta walka, że wszyscy mamy taki niedosyt, że chcielibyśmy, żeby Janek znokautował, ale tak jak mówię, zwycięzców się nie rozlicza. Wygrał Janek i to jest dla mnie najważniejsze. Mam nadzieję, że Rakic szybko dojdzie po kontuzji do formy. Wiadomo, że to będzie trochę trwało. Jest krzyżowe, więc zadło przednie jest zerwane. Ta rekonwalescencja będzie około 9 miesięcy. Nie wróci do pewnej formy. My tyle nie będziemy czekać na rewanż, także mam nadzieję, że będą inne propozycje jeszcze walki, że Janek stanie do walki o pas, ale to czekamy na wynik walki Teixeira Prochaska. Także... No to szybki typ zapytam. Wy chcecie Glovera, ja to wiem. My chcemy Glovera, bo chcemy, żeby Janek odebrał ten pas. Myślę, że sam Janek tego chce, także i również fajne jest to, że panowie zarówno jak i Glover, jak i Janek chcą tego rewanżu i Glover powiedział, że da Jankowi ten rewanż. Fajny dialog jest między nimi, razem siebie wspierają w tych walkach, także podoba mi się to. Sportowa rywalizacja, a zarazem dwóch dżentelmenów, którzy są bardzo kulturalni wobec siebie. I ostatnie pytanie, Pudzian czy Materla? Michał Materla. Dziękuję bardzo. Dziękuję.